Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam z wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z serii eksperymentów na moim kanale. W dniu dzisiejszym przygotowałem dosyć nietypowy eksperyment, ponieważ postanowiłem połączyć Real Madryt oraz FC Barcelonę, a następnie skonfrontować tę drużynę z drużyną złożoną z najlepszych graczy z całego świata. Jednak zanim zaczniemy, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za niesamowitą aktywność pod poprzednimi materiałami z serii eksperymentów. Mam nadzieję, że pod tym materiałem również zostawicie łapkę w górę, tak aby ten materiał mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Natomiast jeżeli jesteś nowym widzem, to koniecznie zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie o moich nowych filmach. Natomiast bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sedna sprawy. Tak jak wspomniałem wcześniej, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy drużyna złożona z zawodników Real Madryt oraz FC Barcelony będzie w stanie pokonać drużynę złożoną z najlepszych graczy z całego świata. W celu przeprowadzenia tego testu przetransferowałem wszystkich najlepszych zawodników FC Barcelony do drużyny Realu Madryt. Fani Blaugrany muszą mi to wybaczyć, ale w innym wypadku ten test nie byłby po prostu możliwy. Musiałem wybrać tylko jeden zespół i zawsze która ze stron byłaby niezadowolona. Natomiast sprawdźmy teraz, jak wygląda drużyna z najlepszych zawodników z całego świata. Aktualnie w swoich ekranach możesz zobaczyć drużynę złożoną z najlepszych graczy z całego świata. Myślę, że gdyby drużyny Realu Madryt i FC Barcelona zniknęły z powierzchni Ziemi, to moglibyśmy uznać tę jedenastkę za najlepszą jedenastkę na całym świecie. Jednak każdy z nas na pewno doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu poprzednich kilkunastu lat wybór drużyny roku nie może obyć się bez co najmniej kilku zawodników tych dwóch drużyn. Oczywiście na potrzeby tego testu wcieliłem się w rolę szkoleniowca drużyny Realu Madryt, ponieważ to właśnie w tej drużynie umieściłem najlepszych zawodników FC Barcelony oraz Realu Madryt. Jednak zanim przejdziemy do bezpośredniego starcia, zobaczcie wyniki symulacji, którą przeprowadziłem. Aktualnie w swoich ekranach możesz zobaczyć tabelę La Ligi po 16 rozgranych spotkaniach. Drużyna FC Barcelona, reprezentowana przez najlepszych zawodników z całego świata, zajmuje obecnie pierwsze miejsce z dorobkiem 39 punktów na koncie. Natomiast drużyna reprezentowana przez zawodników Realu Madryt i Barcelony zajmuje dopiero piątą pozycję i dla mnie było to naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Natomiast teraz możecie zobaczyć bezpośrednie porównanie tych dwóch zespołów. Myślę, że zarówno jedna, jak i druga drużyna ma na swoim koncie bardzo dużo atutów, które mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Możecie napisać w tym momencie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra w tym bezpośrednim pojedynku. Wydaje mi się, że szykuje się nam naprawdę wyrównane i pełne emocji spotkanie. Także zapraszam do oglądania. Pierwsza groźna akcja zawodników Realu Madryt oraz FC Barcelona miała miejsce w 6 minucie spotkania. Bardzo dobre zachowanie Luki Modricia, który odnalazł tym podaniem Felipe Coutinho, jednak strzał Brazylijczyka okazał się daleki od ideału. 12 minuta spotkania to pierwsza akcja ofensywna drużyny reprezentowanej przez zawodników z całego świata. Eden Hazard wychodzi na czystą pozycję, próba mocnego uderzenia po dłuższym słupku, jednak ten strzał okazał się niecelny. Trzydziesta ósma minuta spotkania to kolejna akcja ofensywna drużyny Blaugrany przy piłce Paul Pogba, który odnalazł sobie trochę wolnego miejsca do oddania strzału, jednak ten strzał okazał się być minimalnie niecelny. Czterdziesta minuta spotkania to kolejna akcja drużyny z Camp Nou, piłka trafia do Griezmana, który dobrze odnalazł tym podaniem Harry'ego Kane'a, Anglik bez zastanowienia uderza w kierunku bramki, jednak ten strzał pozostawił bez komentarza. Pięćdziesiąta ósma minuta spotkania to dla odmiany kolejna akcja ekipy królewskich przy piłce Cristiano Ronaldo, który świetnie poradzi sobie z dwójką pilnującego obrońców, jednak zabrakło trochę precyzji i wynik dalej pozostaje bez zmian. Chwilę później, bo w 60 minucie spotkania w natarciu po raz kolejny ekipa Realu Madryt. Indywidualna akcja Luki Modricia zakończona uderzeniem w kierunku bramki, jednak fenomenalną interwencją popisuje się Gianluigi Buffon. 75. minuta spotkania to indywidualna akcja Leo Messiego w prawym sektorze boiska, strzał Luisa Suareza został co prawda zablokowany, jednak piłka szczęśliwie trafiła pod nogi Portugalczyka, który się w takich sytuacjach po prostu nie myli i pewnie umieszcza tą piłkę w siatce. 77. minuta spotkania to indywidualna akcja Cristiano Ronaldo, piłkę przyjmuje Luis Suarez i pewnym strzałem umieszcza tą piłkę w siatce obok interweniującego Buffona. Real Madryt wychodzi na dwubramkowe prowadzenie.
Dolicząc czas gry drugiej części spotkania, to jeszcze jedna akcja ofensywna ekipy Zinedina Zidana. Andres Iniesta świetnie odnajduje tym podaniem Luisa Suareza, który tylko dopełnia formalność i ustala ostateczny wynik tego spotkania. Aktualnie w swoich ekranach możesz zobaczyć statystyki tego spotkania. Zarówno jedna, jak i druga drużyna stworzyła sobie podobną ilość dogodnych sytuacji. Jednak ekipa reprezentowana przez zawodników Real Madrid i Barcelony oddała więcej cennych uderzeń na bramkę. Była również dużo bardziej skuteczniejsza i ten wynik jest doskonałym odzwierciedleniem tego, co działo się na boisku. Natomiast teraz możesz zobaczyć końcową tabelę La Ligi po zakończeniu tego sezonu. Ostatecznie drużyna reszty świata zajęła pierwsze miejsce w lidze z dorobkiem 83 punktów na koncie. Drużyna reprezentowana przez zawodników Real Madrid i Barcelony zaliczyła zbyt dużo remisów i pomimo tego, że przegrali oni tylko w 4 spotkaniach, to i tak uzbierali na swoim koncie tylko 80 punktów. Jednak Waszą szczególną uwagę pragnę zwrócić na ilość strzelonych bramek przez te oba zespoły. Jednak jak sami możecie zauważyć, drużynie prowadzonej przez Zinedine Zidane udało się zdobyć Puchar Hiszpanii, pokonując w finale drużynę reszty świata 2-1. Jeżeli analizujecie całe drzewko turniejowe, to zwróćcie uwagę na ilość strzelonych bramek przez te oba zespoły. Natomiast teraz możecie zobaczyć wszystkie wyróżnienia indywidualne, które zostały przyznane za ten sezon. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję, jeżeli jesteś nowym widzem. Także trzymajcie się, na razie i piona! Probably 'cause it gets the people moving like a handgun. Just like the little white fellas up in Hampton. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah, Freestyle Friday number 9. Thanks to Rat-a-tat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving.